ostatnio emerytowanym. Wszystko jest dobrze. Jakieś okrzyki w naszą stronę? Okrzyki klubowe. Trwa wybór pierwszych piątek. Nie. Proszę Państwa, jest pierwsza piątka, w zasadzie na razie czwórka, nie, piątka, drużyny 139. Kolejno, jest to zawodniczka w blond włosach, jest to Jela, z numerem piątym Ptyś, DJ Sali Dance. Jak widać, drużyna klubowiczy będzie występowała w składzie ośmioosobowym. I oczywiście zawodnik z gwiazdką, czyli z numerem 10, Artento Divini, ekskluzywny rezydent klubu 139, przyjechał do nas prosto z Holandii. Także to nie są już przelewki. Z numerem 12 DJ Misiek, znany głównie z tego, że świeci w sali technicznej z klubu 139. Świeci bardzo dobrze. W ciemności. Świeci w ciemności, tak. On jest odpowiedzialny za stroboskop. Misiek, apel do ciebie, więcej strobo. Z numerem 9 DJ Nowaks. Oczywiście również rezydent klubu 139, sala techniczna, sala dance. Jest to taki, można powiedzieć, czarny koń drużyny 139. Pierwsze piątki drużyny klubowiczów na razie nie ma. Są bardzo niezdecydowani. Z racji, że ich trener wylądował na trybunach przed dzisiejszym meczem. Nie ma tutaj zdecydowanego lidera. Nie wiem, czy Bartku ze mną się zgodzisz. W tej drużynie. Myślę, że zdecydowanym liderem jest zawodniczka z numerem 8. 8. Ola. Myślę, że ona zdecydowanie Ola będzie Aleksandra prezentować najwyższy poziom. Kocie ruchy. Na boisku z numerem 5 Łukasz Ryś. Proszę Państwa, przedstawimy teraz pierwszą piątkę drużyny, otóż to drużyny klubowiczów. To jest z numerem 4 Paweł, z numerem 5 wspomniany wcześniej Łukasz Nierzeń się Ryś, znany również pod ksywą Majki. Z numerem 7 Kubuś, z numerem 8 Ola Aleksandra i z numerem 2 Piotr Sulimka, o nim więcej troszkę później. Pseudonim Jordan. Pseudonim Jordan oraz Sundry. No, proszę Państwa, zaczynamy. Pierwszy wyrzut piłki przez sędziego i przejmuje drużyna. Drużyna 139. DJ Nowak przy piłce. Nie wie za bardzo, w którą stronę biec. Artento Divini. Widać to przygotowanie. To nie jest z pierwszej łapanki, koleżko. Widać tu doskonałe przygotowanie taktyczne. Ale niestety tracą piłkę. Przy piłce Majki. Tak, jest zdecydowanym liderem drużyny i zarazem playmakerem. Sundrek nie przeczytał gry. Teraz przeprosił. Jak na razie jest to wielki sportowiec, wielka dusza sportowca. Artento, niestety. I przewinienie kroków. Na razie bez rzutu z obu stron. Majki przy piłce. Myślę, że się w dosyć wolnym tempie. Proszę bardzo, Paweł. Przerzucenie na drugą stronę. Czwartym. Niestety. Już z powrotem 139 przy piłce. Trzeba przyznać, że Nowak rozpędza się prawą stroną. Trzeba przyznać, że troszkę chaosu jest w tej grze. Tak, zdecydowanie. Przyznać Zbyszku. Jela. Pierwszy rzut nieskuteczny, przestrzeliła. Ale ładnie. I jest zbiórka Piotrka, niestety. I znowu nieskutecznie. Piłka zatańczyła po obręczy, jakby to powiedział Roman Kieroński. Uspokaja grę. Widać, wychodzi to wielkie doświadczenie tego zawodnika. W 97 roku, numer Majce drugi w drafcie. Podanie do Pawła, i pierwsze dwa punkty dla drużyny klubowiczów. Numer drugi w drużynie klubowiczów, Piotr Sulimka. W 97 roku, numer drugi w drafcie, zaraz za Timem Duncanem. Później wybór. Gra w NBA czy praca na hodowlanej? Wybrał to drugie. Co było, mi się wydaje, słuszne, ponieważ słuszna decyzja w późniejszych latach dosyć często w NBA gościł lockout. Owszem, ale widać wielkie doświadczenie. Bierze na siebie ciężar gry.
z numerem 8 Ola przy piłce. Proszę zobaczyć, jest bardzo aktywny, młody, utalentowany, szybki. Ale strata drużyny klubowiczów. Troszkę przeklina, ale... Szybkie podanie do przodu, ale kolejna strata i piłkę za linii końcowej rozpocznie Sundrek. Majki. Kubuś. I Paweł, oni... Fantastyczne rozegranie rodem prosto z NBA jednak. Artento Divini, Holandia, wychodzi, wychodzi. Troszeczkę piłki nożnej wkradło nam się tutaj na boisko. I kolejny rzut. Niestety niecelny, nieudany. Troszkę można powiedzieć... Nie, powiedzmy, że się nie udało, po prostu. Znowu przypisał playmaker sam, drużyny klubowicz. Odegrał do Majkiego, Majki rzuca, nie. Dalej, dalej bez punktów. I spokojnie. Bliżej Misiek. Jest duże przygotowanie atletyczne tego zawodnika. Szybki, zwinny. Udany rzut za 3 punkty Nowaksa, jednak już po gwizdku arbitra. Ale widać, że potrafi. Da się. Proszę bardzo, Ola. Dobrze. Fantastycznie rozegrała piłkę. I proszę bardzo. Łukasza i 2 punkty. Fantastycznie znalazł się w tej sytuacji. ...4-0 dla drużyny klubowiczów. Najprawdopodobniej. Z racji, że hala widowiskowo-sportowa w Lisiej Górze nie odpowiada normom z Polskiego Związku Koszykówki, nie posiada tablicy świetlnej, nie jesteśmy w stanie dokładnie określić, jaki jest wynik. Ptyś. Będziemy spekulować. Ptyś przy piłce. Nowaks. I fantastycznie. Punkty. Pierwsze punkty dla drużyny, 139. Tak, wykończony prawą ręką. To nie jest Kopciuszek, proszę Państwa. DJ Nowaks to jest stary, doświadczony gracz. Zresztą widać w jego oczach, że to nie jest człowiek, który odpuszcza. Ma duszę sportowca, zdecydowanie. Łukasz Ryś bardzo, bardzo aktywny w pierwszych minutach. Przechwyt Jelly. Ale tutaj Piotr Sulimka, mówiliśmy. Sam. Niestety nieskutecznie. Będzie stawał na linii rzutów wolnych. Była szansa na akcję trzypunktową. Sulimka wybrany miał zostać przez numerem 1 przez drużynę chicagowskich Byków w roku 88. A to dziwne, przed chwilą mówiłem, że w 97 z numerem 2. Nie, w 88 to było na pewno, a ponieważ być może. Wtedy został on podkupiony przez Charlotte Hornets i Michael Jordan wtedy musiał wylądować w Chicago Bulls, gdzie zrobił fantastyczną karierę. Piotrek również zrobił fantastyczną karierę, wszyscy, jednak w sklepie na Hodowlanej. Wszyscy znamy Michaela. Artento na razie sprawia wrażenie lekko zagubionego, ale znakomite przygotowanie, jeżeli chodzi o szybkość tego zawodnika. Na razie troszkę gra się zdecydowanie uspokoiła. Kolejny raz przy piłce playmaker drużyny klubowiczów. Drybluje, fantastycznie drybluje, operuje obiema rękami, ale nieskutecznie podaje i to się zemści na pewno na drużynie. I DJ Ptyś. Klubowiczów. Aj, troszkę za dużo telewizji. Niestety dalej jest troszeczkę za dużo chaosu w tym wszystkim. Niestety dzisiejszy mecz obfituje bardzo dużo niecelnych podań. Wiele strat. Ptyś, niestety. I są również zbiórki nieprzygotowane do rzutów, które są bardzo efektywne. Znaczy efektowne, a mało efektywne. Ale nieefektywne, dokładnie. Próba strzału za 3. Rzutów za 3. Artento przy pice. Niestety. Mimo szumnych zapowiedzi na swoim Facebooku, na razie nie udaje mu się tutaj zdobyć punktów. I Łukasz musi uważać na 24 sekundy. Można powiedzieć, że lata po boisku.